No już jestem. Czyli czekaj, to jeszcze raz. Ja tu sobie zapisuję. Czyli seks klasyczny to jest ten taki, co się na filmikach widzi. Ty wkładasz penisa w gumeczce i się poruszasz na mnie, albo tam powiedzmy na jestem, siadam na tobie i się poruszę, to jest seks tradycyjny. Tylko wiesz, sprawa jest taka, że ja chyba nie mam jeszcze takich skillsów i nie wiem, ja bym to robił wolno. Nie wiem, czy jest taki jakiś, nie wiem, jakiś minus tego. Nie, żaden. Francuz z połykiem to jest zwykły lud, tak? Taki. Tak, zwykły na przykład i finałem na przykład jak dochodzisz, spuszczasz się, to spuszczasz mi się do buzi, prawda? Aha, czyli no. Zwykły lodzik, tak? No, lodzik z finałem w ustach z połykiem, no także ja spermę ci połykam po prostu, wiesz? Aha, i dobrze, a hiszpański to był ten kebab, tak? Że mi piersiami... No, no ja nie, pierwszy raz słyszę, to się kebab nazywa, ale bo może być, bo kebab to koleżanka znowuż inaczej pojmuje to. Kebab to jak robi na przykład seks analny, prawda? Nie to na sandwich, na przykład. Aha, a jest możliwość z koleżanką, wiesz, ja mam troszkę pieniędzy uzbieranych, ja bym mógł... Jak najbardziej, kochani. Tylko wiesz, sprawa jest taka, że jako, że pierwszy raz... to jakby to wyglądało, bo wiesz... Damy sobie radę. Ale nie rozwalicie. Wyglądały na przykład ja, więc nie, to byś musiał w tym momencie płacić i koleżance i mnie taką samą stawkę. No nie, nie, oczywiście ja zapłacę, to jest, wiesz... Ja powiem ci, że ja mam kanał na YouTube, ja są to naprawdę kwoty wysokie. I tak, tylko że właśnie, na przykład jakbym, nie wiem, za noc zapłacił, a potem się spuścił po sekundzie, to ja nie wiem, jakby to było, nie? Kochanie, to właśnie tak wygląda. My się rozliczamy niż czasu z tym między. Jeżeli ty przychodzisz do mnie, mówię na przykład godzinkę, ja w tym momencie ochronnie zgłaszam godzinkę, że mam klienta na godzinkę. Na przykład dojdzie w ciągu 5 minut, ale ja ci nie odliczam tych minut. Po prostu zapłaciłeś za godzinę i już jest, jak to się mówi, po ptokach, nie? Aha, dobrze. Jeszcze byś mi mogła wytłumaczyć, co to jest te 69 czy 69? Takie też widziałam. To jest na przykład, powiedzmy, ty leżysz, wybrany, ja się rozbieram. Ja na przykład odwracam się w stronę twojego penisa i bliżej ci penisa, a ty masz nad głową moją cipkę. I ty bliżysz mi cipkę. A to nie jest niehigieniczne? No słuchaj, jeżeli ty jesteś umyty, ja jestem umyta, no to jak najbardziej, no to bardzo dużo właśnie, dużo klientów to lubi. Tak samo i kobiety to lubią, i mężczyźni to lubią, nie? Tak, tylko nie wiesz... Nie musisz uprawiać, jak nie chcesz, nie? Nie, nie, ale właśnie... Mi się to podoba, tylko wiesz, sprawa jest taka, czy to jest higieniczne, nie? Bo w sumie sikamy tymi narządami ciała, jak to się mówi tutaj, bo ja, wiesz, biologię studiuję i po prostu tak się, wiesz, ja jestem niedoświadczony, to nie wiem po prostu. Nie wiem, ty jesteś profesjonalistą. Jeżeli jest higiena z jednej i z drugiej strony, to jest przyjemne, jeżeli na przykład ty lubisz to, bo wcale tylko tak jak mówię, nie musisz robić. Aha, jeszcze taka sprawa, bo tu jeszcze piszę pocałunki pieszczoty, nie? No to ja mniej więcej wiem, co to jest. Tylko wiesz, ja się nigdy nie całowałam, nigdy nie miałam dziewczyny. No, poradzimy sobie. Tak, tylko wiesz, ale wiesz, obiecaj mi, że się nie będziesz śmiała ze mnie. No ja nie jestem, kochanie, taka, także spokojnie. Ja już miałam też tutaj trawiczków, także... Znaczy wiesz, ręką to robiłem, nie? Na brazersach. Robimy i ręką, i ustami, i normalnie. No ustami sobie jeszcze nie robiłem, powiem ci. Ale ręką sobie robiłem. Wiesz, ustami próbowałem, ale wiesz, jednak nie te skillsy. Nie mam takiej gibkości ciała. Dobra, to jeszcze to przemyślę, bo jestem, wiesz, to jest pierwszy raz, ja muszę to przemyśleć, wiesz. Czułem się płakać. Jestem wrażliwy po prostu. Nie wiem, nie macie tam jakichś chłopaków też, żeby mi pomogli czy coś? Nie, dziewczyna albo ja, albo druga koleżanka. Tak to robimy, że wiecie, jestem zadowolony, zapewnie. Okej, okay, a jeszcze taka, bo wiesz, ja czytam na Samosi, to takie forum internetowe, że czasami nie staje, nie wiem, czy to może się przytrafić. No to jeżeli będziesz bardzo zestresowana, ale to rzadko kiedyś. Zazwyczaj facet, nawet ja, jak kobieta jemu na przykład chce go ustami pobudzić, czy nie, powiedzmy, że mu nie stanie, ale na przykład ja byś chciał koleżankę, żebyś zrobili sobie trójkąt. My zaczniemy się całować, tam czy po piersiach obmacywać, czy sobie na przykład. I już facet jest gotowy, nie? Sami. Aha, dobrze, rozumiem. No to ja do ciebie przedzwonię za niedługo, okej? Okay? Dobrze, będę czekała oczywiście. Okej, okay, to trzymaj się, cześć. Zapraszam cię, no pa.